Witajcie, zobaczcie, jak można w miarę szybko odpalić auto z zapowietrzonym okładem paliwowym. Trzeba ściągnąć rurę od filtra powietrza, więc będziemy potrzebować kombinerki lub śrubokręt, zależy jaką mamy opaskę. Będziemy jeszcze potrzebować trochę paliwa w pojemniku oraz jakiś samostart lub po prostu zwykły plak do czyszczenia kokpitu. Rurę od filtra powietrza mam ściągnięte, następnie ściągam tutaj o zawleczkę i wyciągnę przewód zasilający z filtra paliwa. Teraz muszę zalać filtr paliwa do pełna, bo jest po prostu suchy. Czynność można powtórzyć dwa lub nawet trzy razy, żeby po prostu skrócić kręcenie rozrusznikiem, prawda? Im szybciej paliwo dojdzie do pompy paliwowej, tym szybciej nam zapali. Będzie chodził. No i startujemy. Na luzie, daj na luz. W ciągu też możesz. Mamy już plak i po prostu przystawiamy Dobra, zaczynamy. do rury. Do tej rury od filtra powietrza zwykły plak do czyszczenia kokpitu lub coś w sprayu po prostu. Bardzo fajnego. I trzymamy tak długo, aż auto zacznie samochodzić na paliwie. Tak dojdzie paliwo do pompy. Dawkę dozujemy, przystawiamy lub odsuwamy tak, żeby on na pogranicze, żeby chodził. Jak damy za blisko, będzie zbyt metaliczny dźwięk, to znaczy, że ma zbyt bogatą dawkę. Tu trzeba troszeczkę ten strumień odsunąć. I trzymamy do momentu, aż się auto odpowietrzy. Obserwujemy sobie wężyk z paliwem, jeżeli już wtedy wszyscy. Będziemy widzieć, czy po prostu idzie już tam paliwko sobie. To jest akurat Seat Cordowa 1.9 TDI. Idzie po prostu brakło paliwa. Ale zasada będzie podobna również w innych dieslach. Niektóre diesle mają ręczne pompki. To bardzo pomaga, bo można sobie podpompować to paliwko. I to na pewno skróci czas. A to na przykład nie ma, także czasami jest tu problem. I jeszcze raz dla powtórki zobaczmy to. To oczywiście w dwie osoby. Jedna osoba kręci, druga sika sprayem. Bez pomocy tego sprayu będzie bardzo ciężko odpowietrzyć. Prawdopodobnie szybciej wysiądzie nam akumulator niż zapalimy. Ten sposób można również wykorzystać zimą, gdzie jest duży mróz. Również pomoże nam to zapalić auto. Nie? Więc pamiętamy, dobrze jest mieć przy sobie samostart lub plak, śrubokręt krzyżakowy, płaski, jakieś kombinerki w razie czego, nie? A paliwo to jak będziemy jechać do CPN-u z banieczką, to zestawmy trochę na dnie, żeby dodać do filtra paliwa. Jak auto już zacznie chodzić na paliwku, no to zakładamy sobie z powrotem tą rurę od powietrza i możemy jechać dalej. Więc szerokości Wam życzę. To by było na tyle. Zapraszam na moją stronę. Dzięki za uwagę. Pozdrawiam. Dobra, okej.